Dobra, tutaj jeszcze wam dokończę pokazywanie reverbu, czyli on ze światełkiem stałym świeci. Działa. Dobra, wyłączam efekty. Aha, zresztą tutaj pewnie i tak będzie zapisane. Dobra, tu mamy zapisany kanał clean. Akurat był z reverbem. Teraz crunch. Tutaj zauważcie, że z kolei też mam w crunchu mam tak zrobione, że jak daję drive na maksa, to nie jest znowu taki super przester. No zobaczymy. To jest na maksa. Na przykład włączę teraz do tego reverba. Zobaczymy, jak to będzie hasać. No naprawdę można tutaj rżnąć porządnie na maksa. Teraz dobra, jedziemy następnie z ustawieniem, jaki mam na metal. Uwaga. Tutaj z kolei zróbmy sobie tak. Orzesz mordę, przepraszam. Jedyny można powiedzieć minus, jaki można zauważyć, to to, że jak zmniejszam przester os maxa tego, to tutaj w tym momencie nam się zwiększa głośność znacznie. Chociaż właściwie nie wiem, czy ktoś grając na ustawieniu metal będzie ustawiał brzmienie, żeby brzmiało tak crunchowo, tak dziwnie, tak, no taki crunch. Już decyzja zależy od użytkownika, prawda? Jednak no, to można powiedzieć, że no minus jest, no bo tam jakiś spadek, czy tam zwiększenie głośności. Ale trzeba przyznać, że samo brzmienie tego przesteru pod nazwą metal brzmi naprawdę, naprawdę fajnie. Jest bardzo klarowne, bardzo fajne, tutaj dam na maksa. Zobaczymy, jak na przykład z reverbem znowu to będzie brzmiało. Thank you.
Oczywiście dam na maksa. Teraz jest tak delikatnie. Nieskończoność grać, ale zobaczymy jeszcze jak było z tym echo tape. No to jest naprawdę zabawa, po prostu mógłbym tak w nieskończoność to pokazywać, grać. Zobaczymy jeszcze ten sleep echo. Można powiedzieć, że sobie robi co chce. Były 4 uderzenia, a on zagrał 3. A teraz było. Tak jakby można powiedzieć, połyka te dźwięki. To jest takie śmieszne, ale... Można po prostu tutaj powariować. A zobaczymy na przykład jak brzmi ten Horus Flanger. Fajnie, jak mam nadzieję, że tutaj też u was jest wyraźnie słyszalne. Właśnie ta klarowność brzmienia, tak jakby każdy z dźwięków jest bardzo wyraźnie, można powiedzieć, przepuszczany, mimo że tutaj mam ten chorus, czy tam był te pozostałe efekty, no nie wiem, nawet wezmę jakiegoś o tego, czaśniemy tego tape. Po prostu no, brzmienie jest genialne. Dobra, zostaje nam ostatni efekt. Jednak jeszcze spróbuję zrobić jedną rzecz. Używając metal tego, tak, wyłączam efekty, żeby nie było, że jest jakoś dodatkowo zabarwione. Spróbuję zrobić ekstremalne ustawienie. Bass na maksa, treble na maksa, middle na minimum. Troszkę rżnie. Bardzo dobrze. To teraz to ustawienie wydaje się troszeczkę gówniane w porównaniu z tym wcześniej. Dobra, przechodzimy do ostatniego motywu, czyli Insane. To już jest takie rzeźnickie, można powiedzieć, specyficzne dla Line 6 ustawienie.
Czekajcie, zobaczymy. Na razie włączę tak, z minimalnym drive'em. Tylko sobie ustawię jeszcze, o, żeby mniej więcej było tak, jak jest poustawione te gałki są. Dosyć jest też mocy w tym. Teraz robimy znowu ekstremum. Bas na maksa, treble na maksa, middle na minimum. Na minimum. No też jest dosyć ekstremalne. Mam nadzieję, że was nie zagłuszyłem, nie ogłuszyłem was. Mi się wydaje, że metal jest tutaj w ciekawym ustawieniu. Już teraz wracając z tego ekstremalnego, to tutaj troszeczkę nam zaczyna czegoś brakować. No jednak to jest chyba tylko kwestia po prostu punktu odniesienia, że tu mieliśmy ekstremalne ustawienie, wracamy do takiego, gdzie jest troszeczkę więcej środka, no to troszkę nam to dziwnie brzmi, ale... Dobra, pokażę wam już na samym końcu, jak wygląda z tyłu ten Line 6 Spider. To co tylko jeszcze tutaj chciałem dopowiedzieć, to jest to, że ten Line 6, co tutaj mamy przed oczami, to jest urządzenie, które po prostu ukazuje jak najbardziej, najbardziej wszystkie takie pozytywne cechy tego wzmacniacza, tego co możemy spotkać w kombach. Tylko że sprawa jest taka, że po prostu możemy dodatkowo podłączyć głośniki, jakie nam się żywnie podoba. I zwykle jeśli już podłączamy do tego jakieś głośniki, to raczej są to 12-calowe głośniki, lepsze lub gorsze, więc można powiedzieć, że uwypuklają nam się wszystkie pozytywne właściwości tego wzmacniacza, no bo w kombach nie zawsze mamy głośnik 12-calowy, więc no tutaj to jest tylko kwestia taka, że po prostu sobie możemy podstawić głośnik, jaki mamy. No akurat tutaj mam jedne ponoć z najlepszych głośników, jakie są używane w gitarowych wzmacniaczach V30 Celestion. Więc myślę, że to akurat brzmiało jak najlepszej strony, z jakiej może brzmieć, tak mi się wydaje. No, może być tylko jedynie problem taki, że tu mam kolumnę dwugłośnikową, a nie czterogłośnikową. Na czterogłośnikowej będzie jeszcze lepiej brzmiało. Więc no, same zalety, no i myślę, że warto w coś takiego zainwestować. No, z tego co widziałem, nówka kosztuje jakieś 1200. Tak mi się tylko widzi, tylko mi się widziało, że tak mogę powiedzieć w internecie. Nie wiem na ile to jest prawda, nie wiem na ile was nie okłamuję. Jest jeszcze wersja tego Heda 150 W, no to naturalnie będzie jeszcze głośniejsza. Tak wam pokażę, jak to wygląda od tyłu. Dobra, tak wygląda od tyłu nasz ten wzmacniacz. Tutaj mamy kolektor chłodzący. Dodatkowo można sobie też na nim pograć. Tuż obok mamy wyjście na głośniki. Speaker outs. Wyłączę jeszcze, bo chcę wam pokazać.
4 omy minimum, czyli może być więcej. Dwa wyjścia mamy. Następnie mamy wyjście na kabelek. Uwaga, chodź tu kabelku. O. No prąd oczywiście jest wyjmowalny, że tak można powiedzieć. Tutaj sobie można, pod spodem sobie można przechowywać kabelki. Można powiedzieć, no kurczę, no tutaj jest troszeczkę miejsca, no co to, jakieś oszustwo. No ale to wtedy bym był mniejszy ten hedzik i by wyglądał bardziej, tak można powiedzieć, jakoś dziwnie, tak jakoś niewymiarowo. Jednak przez to, że jest zachowana dodana ta, można powiedzieć, przestrzeń, to jest bardziej tak już rasowo. Zresztą to chyba to nie jest jakiś minus, to po prostu tyle, że można coś sobie tam wsadzić, kabelki. Całkiem chyba fajne nawet rozwiązanie, że można tego foot switcha sobie wsadzić, kabelki jakieś. No i właściwie z tyłu to widzicie, to jest tylko to wyjście na kolumny i na kabel do prądu. Więc właściwie to jest wszystko. Uchwyt jest oczywiście tutaj całkiem taki solidny, jak wszędzie indziej. Więc no myślę, że to było to, co chciałem wam przedstawić. Najważniejsze papatki.